Dzień dobry, bardzo witamy w podcaście Hey Good Day, podcast z Australii. Ja stęskniłem się za tym dźwiękiem, dawno nie słyszałem, bo nie słuchałem naszych podcastów przez ostatnie dwa tygodnie, a nas nie było, więc żeśmy trochę zrobili ciki i troszeczkę nagrali wcześniej, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Cześć, Julia. No właśnie, cześć. Przyszedł poniedziałek, my zazwyczaj w poniedziałki nagrywamy. Dwa tygodnie temu i tak napisałam aż do Marka SMS-a, mówię, kurczę, tak dziwnie zaczynać tydzień bez ciebie, przyzwyczaiłam się. I zobacz, i pokazuje to, ile tygodni trzeba, żeby wyrobić sobie jakiś nawyk. Nagrywamy niecałe dwa miesiące i masz nawyk, że w poniedziałek rano wstajesz i... No i to jest dzień do nagrywania. Otwieram lodówkę, a tam zaraz Julia wyskakuje z lodówki. Julia na Instagramie, Julka wszędzie, ale fajnie. Ja nie mam dość, mi się fajnie nagrywa, ale w ogóle sam ten wstęp, bo ty swoją drogą tak naprawdę, ale sam ten dźwięk rozpoczynania podcastu, taki fajny, tak samo jak w radio pracowałem tutaj w 4EB i właśnie włączałem tą czołówkę pierwszą, że dzień dobry, witamy w radiu 4EB FM. To było takie fajne, że się siedzi i coś się robi, to co się zawsze robi, więc ja się cieszę bardzo. I taka adrenalinka podskakuje, nie? Muszę wam powiedzieć, że przerwa nam dobrze zrobiła, bo pierwszy raz udało nam się zacząć podcast w przeciągu chyba 5 minut od połączenia się. To jest niesamowite. Wszystko działało. Mam nadzieję, że nie zapeszę. Odpukać niemalowane? Nie mam niemalowanego nic. No trudno. Mam nadzieję, że wszystko będzie działać do samego końca, ale ładnie się zaczęło, więc miejmy nadzieję, że ładnie też się skończy. A ty jesteś taki przesądny, Marek? Nie wiem, tak zawsze mówię. Nie jestem. Nie, chyba nie jestem. Chociaż pamiętam, że z kimś ostatnio szedłem na spacer i przyszedłem pod drabiną i musiałem wracać i się strasznie wkurzałem, że muszę wracać, bo przyszedłem pod drabiną, bo ta druga osoba była przesądna. Czy ta osoba była z Polski? Tak, tak. Myślisz, że właśnie Polacy są bardziej przesądni niż Australijczycy? Ja generalnie nie słyszałem za dużo przesądów od Australijczyków. Słyszałem parę od żeglarzy, bo żeglarskie przesądy to w ogóle jest następny level przesądów i wszystkiego. Na przykład nie można nazywać łódek imionami męskimi. Nie, dlaczego? W ogóle zmiana nazwy łódki to jest coś strasznego. Według procederu zmiany nazwy łódki musisz mieć dziewicę, która ci nasika do zęzy, żeby zmienić nazwę łódki, plus jakieś poczęstowanie Neptuna, plus coś tam. Naprawdę tego jest strasznie dużo i ja nie do końca to rozumiem. I nie do końca mnie to interesuje, chociaż zawsze potem, jak coś się stanie, to wszyscy mogą mi powiedzieć, no widzisz, mówiłem ci, żebyś nie zmieniał nazwy, mówiłem ci. A ja też myślę, że Australijczycy jakoś nie mają takich przesądów. Kiedyś słyszałam coś, ktoś tutaj wspomniał, o czarny kot mi przyszedł drogę. Mówię, o, to tak jak w Polsce, ale tak to chyba nie ma takich rzeczy. Jakoś oni tak po prostu nie przejmują się. Ale mi zostało, ja też mam tak, że myślę sobie, trzeba odpukać w niemalowane. Czasem się zastanawiam, czy prawą nogą wstałam z łóżka, czy lewą, jak mam gorszy dzień. Mam takie zastanowienie. Czarny kot to już jakoś nie przejmuje się, szczególnie, że tych kotów w Australii jakoś dużo nie ma przebiegających drogi, więc chyba człowiek się jakoś specjalnie nie przejmuje. U mnie jest jeden. Któryś sąsiad wypuszcza kota i mi to strasznie wkurza. Nie dlatego, że mnie wkurza kot, który mi robi na mój trawnik. A robi ci? Robi mi czasem, tak. Nieładnie. Ale generalnie problem jest taki, że te koty ganiają natywne zwierzęta i to jest duży problem w Australii, bo koty zdziczały, zrobiły się wielkie i zabijają pingwiny. Ja zawsze patrzę na tego kota, który chodzi tutaj po ulicy i myślę sobie o tych biednych małych pingwinach. Bo koty zabijają dla zabawy i potrafią zabić na przykład 10-15 pingwinów naraz tylko dlatego, że się bawią, a te dzikie koty już się zrobiły takie duże, takie 3 razy większe niż normalny kot. Więc jest to problem i u nas w Logan już czytałem sobie na stronie, czytałem, że można wypożyczyć taką klatkę na koty i złapać kota i zanieść go do schroniska dla kotów. Oni potem zczytują chip. I oddają rodzinie. Oddają rodzinie za jakąś tam opłatą. Tak, Australia ma w ogóle jakieś duże chyba restrykcje, jeśli chodzi o w ogóle o koty i one chyba nie powinny w ogóle wychodzić na zewnątrz. Nie powinny. No ja się zgadzam, bo pingwiny to jedno, akurat w Queensland u nas pingwinów nie ma. Ale są koale na przykład, a koty też atakują koale, czy też ptaki i tak dalej. No w ogóle ja bardzo... Jaszczurki. Bardzo, może to za duże słowo, lubię koty, ale generalnie uważam, że to są... Nie lubisz? Ja też lubię. Ja lubię, ale uważam, że to są zwierzęta, które powinny być w domu i faktycznie myślmy o tym, co one mogą zrobić, nie będąc w domu. Z drugiej strony, dla takiego kota,
który jest zwierzakiem, który lubi odkrywać, musi to być trudne, być zamkniętym w czterech ścianach. Wydaje mi się, że jeżeli jest od samego początku zamknięty w czterech ścianach i go się nie wypuszcza nigdy, to on się dobrze czuje. Ja w Polsce miałem kota, nazywał się Elvis. I ten kot zawsze był wychowywany w domu i on nawet nie lubił wychodzić za daleko. Nawet jak była, bo ja mieszkałem w takim domku szeregowym i miałem taki ogródek, to jak zostawiłem drzwi otwarte, to on tak wychodził na 2 metry tak do trawki i to było tyle. Nigdy w życiu nie wyszedł nigdzie dalej. Może się bał, może nie chciał, ale w domu też mu było dobrze. W domu ktoś go miział. Dawał mu jedzenie. I nie chciało mu się wychodzić. No tak, po co miał gdzieś chodzić? W ogóle to jest ciekawe, że w Australii tak samo jest mało... No mało tych kotów się widuje, mało jest bezdomnych psów, generalnie w sumie nie ma, ale w ogóle bardzo dużo ludzi ma psy, szczególnie w takich miejscach, na przykład właśnie gdzie ja mieszkam, no to tutaj na Sunshine Coast wszyscy mają psa, chodzą po prostu z psami na spacery po plaży, rano, wieczorem, są plaże psie, gdzie można te psy wyprowadzać, więc faktycznie jest, jak moja mama tutaj była, pamiętam rok temu, jak się przeprowadziliśmy na Sunshine Coast, to ona po prostu była w szoku. Mówi, tutaj jest jakaś w ogóle obsesja na punkcie psów, bo wszyscy te psy jak dzieci też traktują. Widzisz, ja mieszkając w Logan, czyli w miejscu, w którym nie chodzi się na spacery z psem, to znaczy nie jest to miejsce, do którego ludzie przyjeżdżają po to, żeby pochodzić z psem, bo dużo ludzi wsadza psa do samochodu i jedzie gdzieś nad plażę i po prostu chodzi z tymi psami. Do Logan generalnie nikt nie przyjeżdża, Marek, chciałam ci powiedzieć, oprócz tych, którzy tam mieszkają. Tak, to prawda. To prawda. To nie jest miejscowość, ale chodzi o to, że ja nie widzę dużo ludzi z psem tutaj. Okay. Po prostu dlatego, że myślę, że to, że ty widzisz tak dużo, jest kwestią tego, że mieszkasz w miejscu, które jest bardziej urocze, żeby chodzić z psem. Więc ci ludzie z Logan, może nie z Logan, ale z Kabulczy. Kabulcza to jest takie Logan na północy Brisbane, czyli najsłabsze 3 dzielnice, jeżeli ludzie mówią o dzielnicach, w których trzeba się bać. To jest Ipswich, Logan i Kabulcza. To są 3, taki trójkąt bermudzki naszego tutaj South East Queensland. Więc Julia ma swoją Kabulczę, więc ludzie z Kabulczy pewnie przyjeżdżają do ciebie wychodzić z psem. Nie, myślę, że oni jeżdżą do Kalandry, do mnie jest za daleko. Ale w ogóle, oprócz tego, że ludzie mają psy tu i po plaży spacerują, to jeśli chodzi o spacerowanie, my często chodzimy na spacery wieczorem po zmroku. Już teraz Hugo jest trochę większy, później chodzi spać, więc możemy jego zabrać na taki spacer. Lubimy się przejść, po prostu tak przewietrzyć głowę na pół godziny po prostu po dzielnicy w kółko. Jak mieszkaliśmy w Brisbane, robiliśmy dokładnie tak samo. I po prostu 99% czasu my nikogo nie spotykamy. Nie wiem, czy wszyscy śpią, czy tu w ogóle się nie spaceruje. Wszyscy jadą właśnie gdzieś samochodem, żeby iść na spacer, a nie wychodzą z domu, żeby iść na spacer. To ja tak robię. Ja zawsze się ludzie z Polski dziwili, jak ja jechałem na rower na przykład. I brałem rower i gdzieś jechałem na rower. I mówię, że pakuję rower do samochodu i wracam. Mówię, to jak ty pojechałeś na rower z samochodem? Tak. No tak, nie mam w tym nic dziwnego. I tak samo na spacer. Ja sobie jeżdżę do miasta po prostu, żeby sobie pochodzić, bo też dlatego, że u mnie tutaj nie ma za bardzo. Po pierwsze, nie jest ładnie. To jest pierwsza rzecz, że nie jest ładnie. Ale po drugie, w Australii, nie wiem, czy ty na pewno jak spacerujesz, zauważyłaś, chodniki się kończą nagle. I nie wiadomo dlaczego. Idziesz sobie chodnikiem, chodnik się kończy z tej strony, za 100 metrów zaczyna się z drugiej strony, potem skręca to i ja kończy się. To ja ci powiem dwie rzeczy. Słucham. Podobno jest to domena Queensland. Przynajmniej nie jest tak w Wiktorii. Zawsze to mówi mi Sam, że nie rozumie tego, że w Queensland po prostu nie ma chodników i że rząd jak gdyby nie kładzie na to priorytetu, żeby robić chodniki, żeby ludzie zaczęli chodzić, bo jak gdyby nikt się tym specjalnie przejmuje. A druga rzecz jest taka, że jak budujesz czasem właśnie takie wyrwane z kontekstu chodniki są na przykład przed unitami albo przed jakimiś dupleksami i tak dalej, bo zgodnie z prawem, jak się buduje jakieś townhouse'y czy coś, to musisz zrobić chodnik przed domem, więc budują ci po prostu 10 bliźniaków i przed tym bliźniakami jest chodnik, ale na reszcie ulicy, gdzie jest 100 domów, nie ma tego chodnika, bo takie jest właśnie prawo, trochę beznadziejnie, głupie. To muszę to sprawdzić rzeczywiście, czy tak jest, bo możliwe, to jest bardzo możliwe, że tak jest, ale właśnie to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, ja lubię chodzić wieczorem. Nie wiem, wieczorem jest czas dla mnie na spacerowanie. No my tak samo. Rano ja nie wstaję, więc nie. W dzień często jest za gorąco, ale wieczorem tu latarnie świecą dla samochodów. Czyli jak jedziesz samochodem, to masz światło, a jak idziesz na piechotę, to masz światło, potem masz ciemno, potem światło, potem ciemno i tak łazisz.
od latarni do latarni. I nie powiem, żeby to było jakieś niebezpieczne, bo to nie jest niebezpieczne. Ja się nie czuję niebezpiecznie vloga, no chociaż może powinieneś. Kolega, który mieszkał tu u mnie, powiedział, że on sam na spacer by tutaj nie chodził. Więc nie wiem. Ja się nie czuję. To tutaj są dziwne rzeczy. Zdarzało mi się na przykład, że wiesz, jadę samochodem i nagle wyskakuje koleś w samych majtkach z krzaków, patrzy się w prawo, w lewo i przebiega przez ulicę, patrzy się w prawo, w lewo i wskakuje w następne krzaki. I zielonego pojęcia nie wiem, co się stało. Nie czułem się niebezpiecznie, bardziej ale było zdziwiony. Dziwnie. No tak. No, to, słuchaj, wszędzie na świecie mi się wydaje, dzieją się różne dziwne rzeczy, jak się jedzie na spacer i obserwuje to, co się dzieje dookoła. Może się zdarzyć pan w majtach albo... Lepiej ale nie, jeżeli, bez niech się lepiej nie zdarza. Jeżeli ludzie w Polsce chcieliby sobie wyobrazić dzielnicę Logan, czy Kabulcze, czy Ipswich, to jest dzielnica, która wygląda całkiem spoko na pierwszy rzut oka. Domy są trochę starsze niż wszędzie indziej, ale przed co którymś domem siedzi facet w koszulce do bicia żony i pije sobie piwo na tym. Oh my goodness. Co to jest koszulka do bicia żony? No taka na ramionczkach. Taka biała, z kresy. Taka WF-owa? WF-owa, taka, okej. Okay. Taka na ramionczkach. Singlet. Dobrze. I to z Bintang, pewnie z Bali głównie. Też, albo czasem biała i pije piwo i jest mnóstwo shitu na tym, na podwórku. Okay. To, ale, tym się wyróżnia. Ale no to teraz z takich śmiesznych tematów przejdźmy na te takie bardziej, no mega poważne. Mówisz, przemoc domowa generalnie jest w Logan dużo? O, widzisz... Nie wiem, w ogóle w Australii wydaje mi się, że tej przemocy domowej jest bardzo dużo, bo bardzo dużo się o tym mówi. Tylko teraz pytanie, czy te reklamy i marketing na temat przemocy domowej jest tak over the top, prawda? Czy po prostu rzeczywiście tej przemocy jest, ale wydaje mi się w ogóle, że dużo przemocy domowej jest związanych z alkoholem, a dużo alkoholu jest związanych z piciem w domu, więc my może nie wiemy, ale zdarzyła mi się taka sytuacja, mogę ci nawet opowiedzieć, zdarzyła mi się taka sytuacja, że szedłem na spacer chodnikiem i nagle słyszę jakieś dźwięki z domu, który jest obok w stylu help me, kobieta po prostu otworzyła okno i zaczęła krzyczeć help me, help me. No i ja stwierdziłem, że zadzwonię na nasze 000, bo w Australii, żeby zadzwonić na emergency, to jest 000. I zadzwoniłem i pani naprawdę ładnie poprowadziła mnie, co mam mówić. Bo ja dużo sobie wtedy w głowie myślałem. I to w ogóle dla mnie to była bardzo ciekawa rzecz socjologiczna, że ja, widząc kobietę, która krzyczy help me, widząc faceta wychodzącego z domu, już w głowie sobie ułożyłem przemoc domową, facet bije kobietę, wszystko i tak dalej, i tak dalej. Pani, która była na infolinii, bardzo ładnie zadawała mi pytanie, żebym mówił tylko to, co widzę. Czyli dokładnie, czy widzę kogoś przez okno, czy widzę coś tam, czy widzę coś tam. I potem, po tym całym telefonie, jak to się skończyło, ja jeszcze potem byłem przesłuchiwany na policji i ja sobie ułożyłem wszystko w głowie. I w głowie to nie miało sensu. W głowie generalnie logicznie kobieta sama otworzyła okno, sama krzyczała help me. Za 3 sekundy wyszedł facet, mówiąc na głos, czemu ty mi to robisz. I potem dopiero na przesłuchaniu z policją okazało się, że prawdopodobnie, tak policjant mówił, że prawdopodobnie kobieta wrabia faceta w przemoc domową. Okay. Bo tak jest łatwo w sądzie udowodnić, jeżeli coś chce się osiągnąć, jeżeli chce się rozstać i mieć alimenty i tak dalej, to tak jest łatwiej, jeżeli jest przemoc domowa i bardzo często faceci są poszkodowani w tym. I okay. To jest w ogóle dla mnie ciekawa sprawa, bo ja o tym tak nie myślałem i ciekawe jest to, że mój umysł sobie dopowiedział zupełnie inną historię, niż tak naprawdę widziałem na żywo. Ja myślę, że najważniejsze jednak w tej całej historii jest to, że w ogóle zareagowałeś, a nie poszedłeś dalej, bo myślę, że dużo osób by miało w sobie takie, dobra, nie wtrącam się, nie moja sprawa, zajmuję się swoimi rzeczami i idziesz dalej, starasz się zapomnieć, a później gdzieś to do ciebie wraca, więc szapoba. Jeszcze ciekawostka na ten temat. Pani powiedziała, że policja jest w drodze i że może być trochę później. W ciągu 6 minut, popatrzyłem na zegarek, przyjechały 3 radiowozy. Okej. Okay. Super. Ciekawa reakcja, co nie? Że ktoś, bo ja też w Polsce znam jakieś takie przypadki z przemocą domową i tam policja tak nie przyjeżdża w 6 minut raczej.
No tutaj myślę, wiesz co, z czego wynika jeszcze to, że tej przemocy domowej może być dużo, chociaż znowuż, tak jak powiedziałeś, nie wiemy dokładnie, jakie są dane, możemy to też posprawdzać dla was i kiedyś więcej na ten temat porozmawiać, ale wydaje mi się, że wynika to też z tej takiej wielokulturowości Australii, że jest tutaj na przykład dużo mieszkańców Wysp Pacyfiku, a na Wyspach Pacyfiku przemoc domowa jest na bardzo wysokim poziomie. Bardzo wysokim. I myślę, że jednym z wyższych na świecie. Więc ona jest tutaj przenoszona do... Co się śmiejesz? Nie, sorry. Co? To jest poważny temat, a ja sobie wyobraziłem przemoc domową na wysokim poziomie, czyli wszyscy w garniturkach. Na wysokim poziomie. Dobra, to zejdźmy z tego tematu, jak już zapięcie. Nie. Przepraszam. Nie, przepraszam, nie, ale tak ja mi rozumiem wydaje, to. Że to może też wynikać z tego, że jednak ludzie tutaj emigrują ze swojego kraju, przywożąc nawyki, nie wiem jak to powiedzieć, ze swojego kraju. Ale my tak samo. Przecież my też wychowywaliśmy się w innym kraju, w którym kobiety były traktowane zupełnie inaczej. Przecież Kościół katolicki i patriarchat nieźle nam wyprał głowę. No, szczególnie te, o to, więc... te lat, teraz myślę, że jest troszkę inaczej. No, inaczej, ja, no, ale te lat 20, kiedy my żeśmy dorastali, to na pewno inaczej to wyglądało. Dzisiaj jesteśmy po prostu... Ja nie. Ja w ogóle powiem ci, jeżeli chodzi o takie właśnie różnice, to ja... Mnie rodzice bili w domu i w mojej klasie prawdopodobnie każdy był bity i jeżeli o tym żeśmy rozmawiali, to było standardowe, znaczy nie było nic dziwnego w tym, że ktoś był bity w domu, a w tej chwili to już jest inaczej, więc się cieszę strasznie, że mamy inny stosunek do dzieci. No ja sobie nie wyobrażam, powiem ci, że czasem mój syn naprawdę doprowadza mnie do szału i naprawdę rozumiem te historie, kiedy mamy mówią, musiałam się zamknąć w łazience, żeby wykrzyczeć i zostawić dziecko po drugiej stronie drzwi, bo sama to zrobiłam, bo po prostu zagotowało się we mnie i mówię, dobra, muszę po prostu być sama w jednym pomieszczeniu na chwilę. Ale nie wyobrażam sobie, że mogła uderzyć moje dziecko, naprawdę. Znaczy, nawet czasem po prostu krzyknę na niego, co też mi się zdarzy, to też jest przemoc słowna. To po prostu później mam takie wyrzuty sumienia i wiem, że to nie jest jego wina, że ja krzyknęłam na niego, tylko moja. Bo to ja nie potrafię zapanować ze swoimi emocjami i złością, a nie on robi coś złego, bo on jest dwulatkiem, cholera jasna. Jak on może robić coś złego? Ja jestem bezdzietnym lambadziarzem, ale za każdym razem jak sobie myślę o tym, że ktoś chce bić dziecko, znaczy, że uważa, że to jest dobra rzecz, żeby bić dziecko, bo musi go ustawić i tak dalej, to sobie dwie rzeczy wyobrażam. Pierwsza rzecz to jest tacy ludzie, którzy uważają, że dziecko się wychowuje biciem, równie dobrze mogą uważać, że psa nie można bić, bo on się coś zrobi ci z powrotem, albo w ogóle, że się nie nauczy, bo to nie jest ten, więc to jest ciekawy dysonans, ale też jak masz swojego pracownika, to właśnie wyobrażam sobie, że dziecko jest takim pracownikiem i że gościu, że szef po prostu bije pracownika, bo coś mu się nie spodobało. Słuchaj, no ale zdarzało się też jak gdyby w różnych organizacjach pracowniczych, że tak powiem, że może nie bicie, no ale taka przemoc i mobbing, no niestety też jasne. Się zdarza, tak? I w Australii na pewno też. Znowuż fajnie, że podobnie jak z wychowywaniem dzieci i taką wolnością wyboru mamy jakiś progres w życiu i w naszej świadomości troszeczkę inaczej ze wszystkim działamy. I tutaj Australia, myślę, też dosyć szybko się jak gdyby rozwija pod tym kątem i dużo się tutaj zmienia. Fajnie. W ogóle zobacz, mam kubek Australia, znalazłem go, bo zgubiłem. Na jakieś. A ty zbierasz, bo to są ze Starbucksa kubki? Tak, to są ze Starbucksa kubki, zbieram, mam ich za dużo. I jak jeździsz po świecie, to kupujesz? Mhm. Wszystkie kubki, które mam, to gdzieś byłem, oprócz jednego. Mam kubek z Chile. I nie byłeś byłem w Chile? Byłem na lotnisku w Chile i tak mi się kubek spodobał, że stwierdziłem, że i tak tu wrócę, więc... Musisz rzucić, Chile jest przepiękne. Więc ten, ale mam, bo mam taką zmywarkę, ja bardzo polecam, zmywarka dwuszufladowa. To jest najlepsza. Mi ludzie mówili, żeby jej nie kupować, bo to jest bez sensu, bo się wszystko nie zmieści i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie mieli najlepsza takiej zmywarki, znaczy na świecie. Najlepsza. A ty też masz? Teraz nie mamy, ale w naszym domu poprzednim mieliśmy. I jeśli naszą będziemy tutaj upgrade'ować, to na pewno na dwuszufladową, bo jest to super wygodne. Szczególnie jak się samemu się mieszka, albo jak ma się właśnie małą rodzinę, bo możesz te szuflady oddzielnie włączać, więc nigdy nie musisz zbierać pełnej tej zmywary, nie zaczyna się tam śmierdzieć, nie musisz rozpakowywać, bo do jednej wkładasz, z drugiej wyjmujesz, więc w sumie po co ci się szafki w kuchni? A myślałem, że to tylko ja tak robię, że czasem właśnie zostawiam i do jednej wkładam. Ale właśnie rzadziej używam dolnej,
I po prostu zostałem jakieś rzeczy umyte w dolnej i zapomniałem zupełnie o nich. I dzisiaj kurczę, gdzieś te kubki muszą być. Mówię, są, dobra, jest mój kubek z Australii. Super. Słuchajcie, dzisiaj chcieliśmy porozmawiać trochę o żeglowaniu, bo mój drogi współprowadzący Marek wygrał ostatnio regaty, był w takim pięknym miejscu, które się nazywa Whit Sundays. Przez ile dni? Ja byłem chyba 10 dni, cała wycieczka. Regaty były 7-dniowe i było 6 wyścigów, czyli 3 wyścigi, potem był jeden dzień na picie, powiedzmy. Bo każdy dzień był na picie, ale ten jeden był bardziej na picie i potem znowu były 3 wyścigi. Na celebrowanie. Nie promujemy tutaj picia, na celebrowanie. To był straszny okres, bo ja za dużo zazwyczaj nie piję, wiesz, za dużo nie celebruję zazwyczaj, a tego celebrowania bardzo dużo było w tamtym czasie i generalnie, wiesz, socjalnie trzeba było się, nie dało się nie celebrować, bo jak tylko stałem 10 minut bez żadnego celebrującego trunku, to od razu ktoś mi w rękę jakiś dawał, więc tak to wyglądało. Tak żeglowanie podobno wygląda na całym świecie, więc jeżeli ktoś chce żeglować, to musi też sobie to uświadomić. Też myślę, że w Australii Australijczycy lubią po prostu celebrować, nie ukrywajmy. Nie wiem, czy już to mówiliśmy, ale w Australii jak się kupuje piwo, to się nie kupuje sześciopaku, tylko się kupuje karton piwa. Uwaga, teraz wtrąd z zupełnie innego tematu. Byliśmy na Nowej Kaledonii, jak ty byłeś na regatach i wiesz, co się kupuje w Nowej Kaledonii na kartony? Nie. Bagietki. Tam po prostu wszyscy i nie wychodzą ze sklepu z jedną bagietką, tylko stary, no po prostu karton i 6 bagietek wsadzonych i do domu. To ja chyba wolałbym te bagietki, mimo że pieczywo to też nie jest zdrowa rzecz, ale bagietki, no takie dobre. Ale też ja jeszcze troszeczkę, jeżeli chodzi o kupowanie celebrującego trunku na kartony, to wczoraj żeśmy byli na żaglach i znajomi chcieli sobie kupić jakieś małe piwo na żagle, tylko że jak się wypływa przed godziną 9, to nie ma gdzie go kupić. Bo alkohol w Australii w ogóle kupuje się tylko w sklepach, znaczy w Queensland, bo znowu w New South Wales i w Wiktorii jest troszkę inaczej, ale generalnie w większości Australii alkohol można kupić tylko w monopolowych sklepach, nie w supermarketach. I no te godziny właśnie jakoś chyba o 10 zazwyczaj, 11 się otwierają. 10, 12 zależy gdzie, ale też wcześniej się zamykają. I na stacjach benzynowych się nie kupuje alkoholu. O, no, to prawda. Czasem jak ktoś przyjeżdża do mnie z Polski i mówi, że chce zajechać na stację benzynową, kupić jakieś piwo, to zajeżdżam z nim na stację benzynową. Powiem ci, że mnie to w ogóle na początku, jak tu przyjechałam do Australii, to było dla mnie jak to, no nie możesz pojechać na stację i kupić piwka. A dzisiaj znowu, jak jadę do Polski i się zatrzymuję na stacji benzynowej, widzę ścianę po prostu 150 tysięcy dziwnych wódek, to sobie myślę, Boże, jak to w ogóle... Może na stacji będzie nowy alkohol sprzedawać. No, zmienia się, słuchaj. Ja powiem ci, że jak byłem w Urugwaju, to było strasznie gorąco i właśnie chciałem się napić trunku celebrującego. Wszedłem na stację benzynową, wziąłem jedno piwo, przychodzę do kasy, a pani się pyta, czy mi otworzyć na drogę. I to było takie, wow, ale super. Dobra, zejdźmy z tego tematu. Dobra, wracamy koniec. Na żagle. Wyspy Whit Sundays. Region w Australii położony w Queensland, mniej więcej tak w połowie Queensland, między Brisbane a Cairns, przy miasteczku Early Beach. Miasteczko Early Beach to jest baza wypadowa na wyspy Whit Sundays. Archipelag ponad 70 różnorodnych wysp. Znajduje się tam plaża, która wygrała kilka razy jako najpiękniejsza plaża na świecie. Nazywa się Whitehaven Beach. A plaża w ogóle została między innymi rozsławiona przez takiego pana, którego ty znasz, Bena, który wygrał taki konkurs, był kiedyś w Australii, na najlepszą pracę na świecie. Ben był zresztą gościem w Dzień Dobry TVN nawet w Polsce, opowiadał o tym. To była taka jedna chyba z większych i pierwszych takich fajnych akcji marketingowych. Pierwsza. Australii, prawda? Nie, w ogóle pierwsza na... Oni zapoczątkowali. W takim wydaniu zrobiona, tak? To ja powiem, o co chodzi. A chodzi o to, że Australia chciała trochę promować, Queensland chciało promować swój region, więc wymyśliło pomysł na to, żeby rozpromować Australię i ten region Queensland na cały świat i wymyśliła, że będzie
Będzie potrzebny człowiek, który będzie siedział na wyspie i korzystał ze wszystkich przywilejów siedzenia na wyspie i tego, żeby coś nurkować, latać, pływać, kajakować i za to będzie dostawał pieniądze. To była kwota, wtedy nie była, to nie była jakaś wielka kwota, to było chyba 120 tysięcy rocznie, a to był kontrakt na pół roku, czyli około 60 tysięcy dolarów. Dostawał za to, no ale po prostu sobie żył i korzystał z wycieczek. I to tak wiralowo, wtedy to jeszcze nie wiem, czy w ogóle było słowo wiralowo, ale tak wiralowo poszło na całym świecie, że wszyscy chcieli się do tej pracy dostać. I właśnie Ben był jednym z ludzi, którzy byli w UK wtedy. On przed sobą miał jeszcze, znaczy za sobą miał jeszcze już przejazd dookoła Afryki. On w ogóle jest rypniętym, fajnym kolesiem. On przejechał, nie dość, że przejechał dookoła Afryki samochodem, to jeszcze w tym czasie wbiegł na 5 najwyższych szczytów i wziął udział w 5 maratonach w tym samym czasie. Tak sobie zrobił i on wygrał to i przez pół roku siedział na wyspie jako island keeper i korzystał i robił promocje i tak dalej, a potem zaproponowali mu taką pozycję jak ambasador Queensland i on jeździł po całym świecie i opowiadał, jakie to Queensland jest fajne. I w tym czasie też był właśnie... Ja sobie teraz tutaj czytam w międzyczasie. Ja widzę właśnie, że mnie słucha. Ja widzę to, ale ja generalnie, jeżeli ktoś tego nie widział, to możecie przewinąć, żeby nie było, że tylko ja się skupiam na czymś innym niż na rozmawianiu z Julką, to Julka była gdzieś indziej, jak ja opowiadałam nie, o Benie, ale ona zna już tą historię. Jestem cały czas w temacie i z tobą. To był 2009 rok, więc naprawdę, no mamy teraz 2023, więc dawno temu taka pierwsza właśnie wiralowa kampania. 35 tysięcy osób zaaplikowało z całego świata, więc faktycznie kampania udana. Ben był, mieszkał na wyspie Hamilton Island, czyli dokładnie tam, gdzie ty teraz byłeś. Ale ja chciałam jeszcze dodać, że ciekawe jest to, jak ty go poznałeś, bo znasz nie tylko jego historię, ale znasz go osobiście. Tak, znam go osobiście, bo kiedyś na Gumtree, u nas kiedyś było popularne Gumtree, teraz już właściwie się na Facebook Marketplace się wszystko kupuje, ale szukałem namiotu dachowego i znalazłem namiot dachowy, gościu sprzedawał, pojechałem i patrzę, a on ma takiego fajnego, obklejonego Land Rovera Afritexem i tak dalej. Mówię, co ty robisz? Mówię, nie, to ja tam dookoła Afryki byłem. Mówił, o wow, no a potem tam na tej wyspie siedziałem, wiesz, ten konkurs taki, best job in the world. A mówię, ty, nie wiem. I tak żeśmy się zaprzyjaźnili trochę, pogadali, potem żeśmy parę rzeczy razem porobili. On teraz zajmuje się robieniem takich wycieczek, ja to nazywam wycieczkami dla CEO, czyli drogie wycieczki w niedostępne miejsca, po to, żeby się sprawdzić. I to jest fajne, tylko dla mnie stanowczo za drogie. Ja kiedyś z nim rozmawiałem, bo on promował to i ja się pytam, ty ile za taką wycieczkę? I on mi powiedział cenę. I ja powiedziałem, to jest za drogo. A on powiedział, bo to nie jest dla ciebie. To jest dla ludzi, którzy sami dokładnie by sobie tego nie zorganizowali. Dokładnie, dokładnie. Ben Southill się nazywa, więc jakbyście chcieli trochę się dowiedzieć więcej o nim, o tym, co robi. Bardzo ciekawa postać, fajne rzeczy zrobił. Też przyjechał z Australii do Europy lądem swoim samochodem, co też jest ciekawe. Ja bym bardzo kiedyś też to chciała zrobić. To by była super przygoda. Gwoli ścisłości z Singapuru, bo ciężko byłoby z Australii. No tak, no ale ten samochód miał w Australii, przetransportował go do Singapuru i lądem tam faktycznie się przedostał. Fajna wyprawa. Z innych ciekawych rzeczy na jego temat to przepłynął kajakiem z Brisbane do Cairns w asyście jachtu i w 5 dni wbiegł na każdy najwyższy szczyt w Australii, w każdym stanie. Właśnie nie wiem, czy w 5 czy w 6, ale bardzo szybko. Generalnie potrzeba było bardzo dużo koordynacji wszystkiego i też to zrobił z kolegą, więc on jest rypnięty, ale ja lubię takich rypniętych ludzi. W każdym bądź razie kampania bardzo udana, wyspy Whitsunday jest wypromowane, plaża Whitehaven Ridge wypromowana, teraz wszyscy chcą tam jechać i faktycznie jest to takie miejsce, które oprócz wielkiej rafy koralowej, właśnie wyspy Whitsunday są na wielkiej rafie koralowej, oto wyspa, rafa jest wokół nich, ale oprócz Uluru, wielkiej rafy, ogólnie mówiąc, opery w Sydney, Great Ocean Road, no to właśnie te wyspy Whitsunday są chyba takim top miejscem, które chce się odwiedzić, jak się do Australii przyjeżdża i faktycznie te najbardziej popularne trasy wycieczek do Australii obejmują wyspy Whitsunday. Absolutnie warto. Uważam, że jest to przepiękne miejsce. My też tam byliśmy na żaglach. To było lat temu 8, więc dawno temu.
Jeszcze tak dziś jak ja. Ty byłeś po nas, bo ty byłeś z naszymi znajomymi, z Gosią i z Jarkiem. No to oni byli później niż my, bo... No dobra, dobra, byłem po was. No mniej więcej tyle samo, czyli dużo lat temu. Bo my im powiedzieliśmy, że można tak sobie wypożyczyć jacht. A, no dobra, dobra. No, to sami też nie wiedzieliśmy. Akurat kuzyn sama pływa na żaglach i on nam zaproponował, żebyśmy popłynęli razem. Była to super przygoda. Jest to takie miejsce, gdzie jeśli ktoś... lubi żeglowanie, to absolutnie może sobie to marzenie w Australii spełnić i pożeglować. Nie ma problemu żadnego z wypożyczeniem łodzi. Chyba wspominałeś już o tym kiedyś, że nie trzeba mieć jakichś szczególnych uprawnień, żeby to zrobić, ale oczywiście polecamy mieć odrobinę chociaż doświadczenia, bo mimo wszystko wypływacie na otwarte, półotwarte, no między półotwarte morze. Jest rafa tam, jest dużo wysp, więc można sobie po prostu narobić kłopotów. Znaczy, miejmy nadzieję, że jeżeli ktoś to wypożycza, to ma głowę na karku i wie, w co się pakuje. Nie jest to najtańsza zabawa, ale z drugiej strony, jak się ma kilka osób, które się na to zrzucają, to też nie jest to jakoś w ogóle... To też nie jest to tania zabawa. Ale nie jest to jakoś kosmicznie w ogóle drogi, nie do zrealizowania. Zresztą w ogóle, znowuż wtrąd, teraz opłaca się z Polski do Australii przylatywać, bo dolar australijski trochę osłabł. Nie opłaca się latać do Polski, ale w tę stronę faktycznie będzie wam się opłacało, bo kosztuje jakoś 2,60 1 dolar, więc no naprawdę. W każdym bądź razie, Whitsunday, najbardziej znane miejsce, wyspa Hamilton, gdzie Marek miał swoją bazę podczas regat, plaża już wiecie, Whitehaven Beach, moje wspomnienie z tą plażą, właśnie jak byliśmy na żaglach, było takie, spaliśmy sobie w zatoce obok, staliśmy przed wschodem słońca, dopłynęliśmy na tą plażę jako pierwsi, nikogo tam jeszcze nie było. Moje pierwsze stopy wydeptane w piasku. Znaczy wiesz, nie to, żeby tam były wielkie tłumy ludzi, bo tam... Błagam, błagam, daj mi skończyć. Dobrze, dobrze. Godzinę słucham. Później, 8 godzina, tak, ląduje seaplane, ląduje helikopter na plaży, przypływa statek wycieczkowy, łódka wycieczkowa. Jasne, nie ma tłumów. Chciałbym, żebyś zobaczyła sobie zdjęcie z Międzyzdrojów z tego roku, jak wyglądały plaże w Międzyzdrojach i jeszcze raz powiedziała, że tam było dużo ludzi. Dobra, nie było dużo ludzi, ale faktycznie zupełnie innym wrażeniem jest posiadanie tego miejsca dla siebie. A zupełnie inaczej jest, jak się rozglądasz i tak, tutaj samolot, tu helikopter, tutaj łódka, tu ludzie, tu ci ktoś chodzi i tak dalej. Nie, faktycznie nie ma tam nigdy tłumów, wydaje mi się. Plaża jest przepiękna, jest mięciutka. Piasek jest po prostu jak mąka. Taki fajny linki. Jest, tak. Jego tam wydobywają z tych regionów do robienia procesorów. Okej. Okay. Nie dokładnie z Whitsundays, ale z tych regionów, dlatego że on jest taki biały. Bo on ma dużo krzemionki w sobie, tak. Dlatego jest taki po prostu mięciutki i właśnie jasny. I faktycznie plaża wygląda zjawiskowo. Inne miejsce, które tam się znajduje, to jest też taka wyspa Hyman Island, która jest jednym z bardziej posz, czyli drogich kierunków bardzo wakacji. Posz. Bardzo znaczy, posz. Ja wam wyjaśnię tą wyspę. Możecie wylądować na niej Boeingiem 737, mimo że jest mega malutka, więc pas startowy jest dokładnie przy oceanie, więc jak samolot nie zatrzyma się, to wyląduje w oceanie, ale lądujesz tam, jest mnóstwo wielkich łodzi, wszyscy jeżdżą meleksami, czyli takimi golfowymi wózkami, wszystko jest strasznie drogie i wszystko jest bardzo ładne. I jest tam tylko jeden hotel, jeden kurort, który zresztą został zmyty z powierzchni ziemi praktycznie kilka lat temu w porze cyklonów w Australii i odbudowany, wykupiony przez inną firmę, odbudowany na nowo, więc faktycznie ten hotel jest teraz nowy i jeszcze bardziej posz niż był kilka lat temu. Cała generalnie wyspa jest własnością jednego człowieka, Oatley. Pana rodziny Oatley właściwie. W ogóle to jest takie dosyć w Australii popularne, że wyspy są własnością czyjąś prywatną. Wyspę sobie można kupić. I często się zdarza, że te wyspy nie są, może dzisiaj to już wszystko jest drogie w Australii, ale myślę, że było tak, że taką wyspę za nieduże pieniądze sobie można, może nie taką Hyman Island na Whitsundays, ale jakąś tam gdzieś można by sobie kupić. Ostatnio widziałem jakąś małą wycepkę za 1,5 miliona. Proszę, bierzemy? Wyspa jest malutko. No proszę cię, bierzemy tak jak mieszkanie, sądzę, po prostu. Nie sądzę, żeby Brisbane. Ona była blisko. Ale ja Marek, nie sprawdzałem. Jak Marek, zobaczyłem 1,5 miliona, to stwierdziłem. Ty masz jacht, tak, masz prawda. Samolot, dostaniemy się tam, słuchaj.
Nie wiem, czy będzie taka duża, żeby na niej wylądować. To jest wciąż 1,5 miliona w Australii. To nie jest dużo. Naprawdę. Ostatnio widziałem takiego mema właśnie. Jak wyobrażałem sobie $1,000,000, posiadłość za $1,000,000, jak miałem 15 lat i wiesz, taki wielki dom, wiele pokoi i tak dalej. A jak wygląda dom za $1,000,000? No jak wygląda? Teraz opisz, żeby nasi słuchacze mogli sobie wyobrazić. To po prostu jest normalnym domem. Znaczy za 500,000 to mogę wam powiedzieć, bo na TikToku udostępniałem domy warte 500,000, to wszyscy mówili, że mają lepszą altankę, albo że to jest rudera, albo że nikt w takim czymś nie mieszka. Takie rzeczy usłyszałem, więc to jest 500,000. Milion zaprowadzi ci gdzieś, gdzie może na polskie standardy to wciąż nie jest ładne, ale nie jest brzydkie też. Myślę, że to też dużo zależy znowuż od tego, gdzie w Australii się tą nieruchomość kupuje, bo za 1,000,000 to w Sydney niewiele sobie kupicie. Na jakąś altanę, właśnie ruderę, w której nikt by nie chciał mieszkać, 100 km od centrum. Natomiast tutaj w Brisbane, no już za ten 1,000,000 coś tam można fajnego sobie znaleźć, nie na totalnym zadupie. Na wyspach Whitsunday jest raczej za 1,000,000. Chyba by niewiele można było kupić. Powiem ci, że patrzyłem, byłem bardzo, bardzo ciekawy. Patrzyłem, bo na Hamilton Island są też takie mieszkania, apartamenty, które są wynajmowane na Airbnb, czy takie szeregówki i tak dalej. I patrzyłem, to za 1,5 miliona, nawet mniej, 1,200,000, 1,300,000, można sobie kupić takie dwupokojowe mieszkanie. Bardziej na wynajem, prawda, bo to nie jest, żeby tam mieszkać chyba. Tam ciężko by było. Ja mam wrażenie, w ogóle to też była ciekawa, jeżeli chodzi o ten cały tydzień, to było bardzo ciekawe doświadczenie ze względu na to, że tam były koncerty różne, tańczenie i tak dalej, ale większość ludzi na tych koncertach to byli ludzie lokalni i wszyscy się ze sobą znali. To było w ogóle niesamowite doświadczenie, jak przychodzi ci 60 osób, które się ze sobą doskonale zna, bo ja myślę, że jak mieszkasz tam 2 tygodnie, to znasz już wszystkich. Znasz panią z tego sklepu, z tą pracujesz, z tą gdzieś byłaś na kawie i tak dalej, i tak dalej. Więc ci ludzie się wszyscy fajnie znają i ze sobą coś sobie robią, więc fajnie. I dużo bardzo ludzi, dużo backpackerów. Znaczy ludzi, którzy nie mówią ładnie po angielsku w tym sensie, czyli backpackerów, którzy żyją tutaj krótko. Tylko tyle. Jest tak dlatego, bo wyspa, o której Marek mówi, na której był przez ten tydzień, Hamilton Island, to jest taka druga baza wypadowa w sumie, oprócz miasta Early Beach, które jest na lądzie, bo na Hamilton Island też jest lotnisko, można tam przylecieć z Melbourne, z Sydney, z Brisbane chyba też bezpośrednio i od razu wylądować na wyspie. To jest taka najbardziej rozbudowana wysp, archipelagu wysp Whitsunday. Jest tam dużo hoteli, jest właśnie dużo apartamentów do wynajęcia, jest duża marina. Jest to takie miejsce bardzo wakacyjne, popularne. Zazwyczaj te noclegi tam są zabukowane z półrocznym przynajmniej wyprzedzeniem i trudno jest coś znaleźć w rozsądnej cenie. Australijczycy bardzo lubią jeździć na Hamilton Island. To też jest wyspa, gdzie nie ma ruchu samochodowego. Wszyscy się przemieszczają relaksami albo piechotką. Znaczy jest tam kilka samochodów, ale no to są jakieś lokalne samochody. Nawet nie zamierzałem cię poprawić. A co chcesz powiedzieć, że są normalne nie jest samochody? Nawet nie zamierzałem, bo stwierdziłem, że rzeczywiście parę jest, ale to można je... No, można je... ja już widziałam, dlatego dodałam, że jakaś tam obsługa. Super takie miejsce na po prostu zwykłe wakacje hotelowe, bym powiedziała. Natomiast na kilka dni, dla mnie. Myślę, że tam nie ma tam co robić więcej. Tam są 2 fajne łoki z bardzo fajnym widokiem. Mm-hmm. Byłem na jednym z nich tylko niestety. Jest tam fajna plaża taka, którą się przechodzi całą wyspę. Jest taka secret beach, na którą nikt nie chodzi, bo trzeba tam iść aż godzinę, więc mało ludzi, którzy przyjeżdżają na tą wyspę, chodzi godzinę w jedną stronę po górach. Ale tak ogólnie to tam nie ma nic. Tam można leżeć na plaży i pić alkohol. Celebrować, przepraszam. I to ale jest to też fajne miejsce, żeby pojechać z dziećmi. To było pierwsze miejsce, gdzie my pojechaliśmy z Hugo, jak się urodził. Miał 3 miesiące wtedy, jak polecieliśmy na Hamilton Island. I był to super wybór. Więc jeśli ktoś mieszka w Australii, ma niemowlaka, albo przylatuje do Australii, ma niemowlaka i chce sobie takie wakacje uciąć, krótkie właśnie basen, spokojna plaża, nie ma samochodów, cisza, spokój, to Hamilton Island jest super. Co więcej, hotele oferują takie pakiety
dla rodziców z dziećmi. Nie musisz przywozić swojego wózka, łóżeczka, fotelika, niczego, bo ci wszystko po prostu dają, co potrzebujesz, więc to jest dosyć wygodne. I dlatego my prowadzimy razem ten podcast. Bo ty nie masz pojęcia. Ja w życiu bym nie wiedział o takich rzeczach. No właśnie, widzisz, uzupełniamy się. Jest kilka restauracji na wyspie, zazwyczaj z takim średnim jedzeniem, powiedziała. Albo średnim, albo bardzo drogim. Byłem w restauracji, w którym było bardzo dobre jedzenie, ale też drogie. A reszta to pizza była dobra. Nie zawsze jest prawdziwe. Jesteśmy w Australii, po prostu na wyspach Whit Sundays, gdzie ludzie płacą kilkaset dolarów za nocleg, ale pizza była dobra. No. Ej, nie ma dla ludzi z Polski, niestety muszę ich zmartwić, bo nie ma tam żadnego kebaba na przykład. W ogóle w Queensland jest mało kebabów, ja chciałam mało, wszystkich ale tam zmartwić. Nie ma w ogóle. Jak szukacie kebaba w Australii, to bardziej do Melbourne musicie się wybrać, aniżeli do Queensland. Zazwyczaj... No, jedzenie pubowe też jest dobre, tam jest pub jeden taki duży i jedzenie pubowe, czyli chicken parmi oczywiście. I fish and chips. Jest dobre. Zazwyczaj jak ktoś jedzie na wyspę Whit Sundays, to bazę sobie jednak robi w Early Beach, to jest miasteczko na lądzie, z którego właśnie można wypłynąć na wszystkie wycieczki, wylecieć na lot nad wielką rafą koralową. Czy Early Beach jest atrakcyjne? Znaczy jest to fajne imprezowe miasteczko dla młodych ludzi. Jeżeli ktoś chce sobie poimprezować, jest tam dużo hosteli, w których coś się dzieje. Jest tam dużo parę hosteli, które jest powiązane z imprezownią, więc jeżeli ktoś chce sobie poimprezować, a nie pojechać z niemowlakiem na plażę posiedzieć, to uważam, że Early Beach nie jest takie złe. Ja też myślę, że Early Beach jest okej. Okay. Nie jest to jakieś super najfajniejsze miasteczko w Australii, ale na pewno jest dobre na właśnie bazę wypadową na wyspę Whit Sundays. Ja chciałbym właśnie dokończyć twoją myśl, którą powiedziałeś, że Hamilton Island jest jednym z dwóch takich miejsc, gdzie backpackerzy przyjeżdżają i właśnie drugim to jest Early Beach. Dziękuję, straciłam wątek w międzyczasie, schodząc na temat dziecka też, i pizzy. Też wynika to z tego, że wiza Working Holiday, która kiedyś była możliwość przedłużenia tylko jeżeli się pracuje powyżej koziorożca, zwrotnika koziorożca, tak? Capricorn. Była możliwa właśnie, Early Beach było jednym z najbliższych miejsc właśnie powyżej tego zwrotnika, w którym już było ciepło i ludzie bardzo często tam sobie przedłużali wizę. Bo wiza Working Holiday jest na rok, ale można popracować właśnie w regionalnej Australii i przedłużyć sobie ją na następny. Ja w ogóle bardzo polecam, nawet jako nie przedłużenie wizy. Jeśli ktoś przyjeżdża do Australii na wizie Work and Holiday i chce tej Australii doświadczyć i sobie tutaj pomieszkać, popracować, zobaczyć, no to na cholerę się pchać do tego Sydney czy Melbourne. No lećcie kurczę na takie Hamilton Island albo do Early Beach, gdzie jest po prostu pięknie ciepło przez większość roku. Macie pracę w takim samym kurczę barze czy knajpie, jakbyście mieli w Melbourne czy w Sydney. Co więcej, wydaje mi się, że macie większe szanse na to, żeby dostać jakąś wizę sponsorowaną, jeśli byście chcieli w tej Australii dostać w takim miejscu, aniżeli w dużym mieście. Absolutnie myślę, że warto jest w ogóle wyjść z takich klapek patrzenia na Australię, jako to jest tylko Sydney, Melbourne, ewentualnie Brisbane czy Perth. Nie, jest dużo fajnych, małych miast, turystycznych miasteczek, gdzie są potrzebni właśnie backpackersi, ludzie na wizach work and holiday, którzy który można zapłacić nie najwięcej, ale wciąż jak gdyby w tych ramach Też nie mało. Ale mieszka się po prostu w fajnym miejscu i oprócz tego, że się pracuje, można po prostu naprawdę czegoś bardzo, super doświadczyć. Bardzo często w takich miejscach, gdzie się pracuje właśnie w hospitality, czyli w gastronomii, też jest zapewniona, jeżeli jest to małe miejsce, to jest też zapewnione mieszkanie często i jedzenie, więc można sobie bez żadnego stresu po prostu pożyć trochę sobie zarobić i trochę więcej potem sobie popodróżować po Australii, bo się ma pieniądze zarobione w Australii, bo jednak łatwiej jest podróżować, jak się zarabia w Australii. Łatwiej jest w Australii podróżować, jak się zarabia dolary australijskie. Jak byliśmy właśnie na Hamilton, to poznaliśmy tam dziewczynę Polkę, która pracowała sobie na Hamilton Island. Zresztą później, jak byliśmy na kilku innych wyspach w Australii, na Heron Island też poznaliśmy Polkę, która tam pracowała, jak byliśmy na Lorho Island, też poznaliśmy i wszystkie te dziewczyny... Jak ty poznałeś te Polki? Przez Instagram.
Aha, dobra. Myślałem, że po prostu szłaś ulicą i widzisz, Polka, o, cześć! Wygląda jak Polka. Taka z flagą, nie. taka z koszulką, z orłem. Mówię, o, to chyba coś tutaj jest. Nie, nie, nie. To przez Instagram, Aha. ale ciekawe, że same dziewczyny teraz, tak jak sobie myślę, ale ze wszystkimi, z którymi rozmawiałam, to Wy w ogóle... macie za dużo czasu. Oglądacie ten Instagram. No matko Mareczek, naprawdę. Wszystkie mówiły, o Boże, jaka fajna decyzja, że tutaj przyjechałam, a nie, że siedzę w dużym mieście, nie? Więc absolutnie, jeśli myślicie o przyjechaniu do Australii, to wyjdźcie poza takie ramy Zgadzam się. I patrzcie sobie w takie inne miejsca. A jeżeli jesteście naprawdę hardkorami, to nie do Hamilton Island, tylko na zachód od Brisbane, 1000 kilometrów na farmę ganiec za krowami. Też to można. Też jest fajne. To też jest fajne doświadczenie. Masz je ze sobą. Mam je ze sobą, tak. Ale farmowaniu i życiu na ranczu poświęcimy inny odcinek. Tak. Dzisiaj wróćmy sobie na wyspy. Co myślisz, Marek, fajnie doświadczyć, jak już się wybierze w ten region Whitsundays? Dobrze, to ja powiem ze względu na to, że większość ludzi jednak nie wypożycza żaglówki i nie skacze sobie po wyspach. Jeżeli chcecie zobaczyć Whitsundays i nie wydać na to bardzo dużo pieniędzy, to lecicie albo jedziecie do Early Beach i są takie dwie główne opcje zwiedzenia wyspy. Jedna to jest speedboat, bardzo szybka motorówka, która zawiezie was w jedno miejsce do snorkelingowania, żeby zobaczyć rafę, żeby sobie pooglądać rybki. Potem zawiezie was na Whitehaven Beach, po to, żeby zobaczyć ten piękny piasek, który Julka pokazywała, tak, że on jest taki mięciutki. Tam też ja w ogóle, jeżeli chodzi o Whitehaven... Widzisz, po to mamy wideo, żeby wszyscy widzieli, jaki mięciutki jest piasek. No. Ja, jeżeli chodzi o Whitehaven Beach, to mi się dużo bardziej niż bycie na... Bo ja nie przepadam do końca za tym piaskiem. To już nawet, wiemy, nawet jak jest taki mięciutki. Bo ci się przykleja po prostu. Tak, wszędzie. Dokładnie tak. Ale tam jest piękny punkt widokowy na właśnie na tą wyspę i na wyspy obok i to jest piękne. I potem jeszcze czasem jest drugie snorkelingowanie, czasem gdzieś tam indziej zawożą i potem wracacie. To jest fajne takie adventure, jeżeli chodzi o kogoś, kto jest to może być nazwane przez niektórych adrenalin junkie i jakieś rzeczy adrenalinowe, chociaż ja też słyszałem, że lot balonem jest adrenalin, że to jest adrenalina, żeby lecieć balonem, a to jest najbardziej... Odwrotna rzecz. Ja to, się zgadzam. To jest niesamowite, że jesteś tak wysoko nad ziemią, a w ogóle jest nic taka cię to cisza. Nie rusza. I snujesz sobie między chmurami. Tak. A druga opcja, jeżeli chodzi o zrobienie dokładnie tego samego, tylko troszeczkę wolniej, to jest, ja byłem i na tej, jest taki duży katamaran żeglowy, nazywa się Kamira, on jest taki purple, czyli fioletowy, fioletowy duży katamaran. Ostatnio na temat, ja to ci powiem, bo to mnie tak śmieszy, byłem na łódce z kolegą i on mówi, ty, a co to jest ta zielona torba? A on mówi, jaka zielona? A, seledynowa, co ty jesteś daltonistą? Tak nie patrzę, a co ty jesteś gejem? No, to a propos kolorów, więc jest taki duży katamaran, który dużo wolniej zwiedza te Whitsundays, ale moim zdaniem to jest tak fajne, fajnie wypośrodkowane, bo jest tam alkohol, jest tam jedzenie, Marek, powoli sobie płyniecie. Naprawdę na tych regatach ja za dużo, tak. Tak. Bo ty dzisiaj wszystko po prostu do celebracji tak. sprowadzasz. A wiesz, że ja tam nie piłem ani troszeczkę alkoholu na tym, mimo że był darmowy. To nawet nie spróbowałem. Nie miałem peer pressure. No, ja jestem taki straszny. No nieważne. Generalnie jest jedzenie, jest fajna atmosfera. Tak samo zabierają was w te same miejsca, tylko jest troszeczkę wolniej, bo to trwa cały dzień, ale za to wracasz na żaglach, jak jest zachód słońca, więc masz dwie fajne rzeczy w jednym, tak bym powiedział. Więc ja generalnie polecam Kamirę, ale kto co chce, to niech sobie zwiedza. Też są takie rejsy, gdzie można popłynąć na noc i spać na łodzi, co też jest fajnym rozwiązaniem i na pewno jest kilka firm, które takie wyjazdy organizuje. A inną atrakcją jest atrakcja, o której już gdzieś tam między słowami wspomniałam, czyli lot nad Wielką Rafą. Tam jest właśnie ta znana Wielka Rafa tak, w kształcie nad serduszka. Wielką Rafą. To my właśnie nie chodzi nad Wielką no, Rafą, to nad tylko chodzi nad jednym serduszkiem. No tak. No tak. To ja się teraz przyznam, że ja na niej nie byłam, więc nie powiem wam, czy było fajnie, czy nie, ale na zdjęciach wygląda super.
To prawda, ja też nie byłem, ale kiedyś jak się wybiorę, to swoim samolotem, żeby sobie tam polatać. To lecimy razem. To lecimy razem. Dobrze. Znaczy ja dojadę do Early Beach. No właśnie, chciałem powiedzieć, no wiem, że to jest 4 godziny lecenia w małym samolocie bez toalety, prawda? Ja dojadę, już te 3 dni będę jechać z Queenslanda, znaczy z Sunshine Coast, a ty doleć i później przelecimy się nad trafą. Dobrze, tak zróbmy. No więc ja prawdopodobnie też to, nawet polecam, powiem wam, chociaż ja nigdy nie skakałem ze spadochronem. A ja tak. Ale ja kiedyś bym skoczył, nawet bardziej niż, ale właśnie region Whitsundays to jest właśnie ten region, w którym chciałbym to zrobić. To znaczy uważam, że jeżeli już mam raz skoczyć, bo ja nie uważam, że to będzie super. Ja chciałbym polatać tym takim, wiesz, wingsuitem, ten Red Bulla, wiesz, ten taki ale to trzeba wykonać chyba 1000 skoków najpierw ze spadochronem, a tyle mi się nie chce. Nie mam tyle czasu w życiu, żeby zrobić tyle skoków, więc wydaje mi się, że raz skoczę i po prostu tyle, więc ten raz chciałbym zrobić na Whitsundays. Więc możecie sobie wyobrazić... Wiesz, w jakim pięknym regionie ja skakam? Na Whitsundays? W Redcliffe. Redcliffe to jest takie miasteczko zaraz przy Brisbane, na półwyspie, gdzie zresztą założono miasto Brisbane na początku, zanim je przeniesiono tam, gdzie jest teraz, nad rzekę. Ja mam ogromny strach przed takimi rzeczami, duży lęk wysokości. Zrobiłam tylko to dlatego, bo mi zaoferowano, żebym to zrobiła, więc pomyślałam sobie, no głupia bym była, żebym nie skorzystała. I myślałam, że dostanę zawału serca. To nie jest lot, to nie jest skok, że samemu skaczesz rzeczywiście, tylko jesteś przyczepiony do człowieka. Nie, że cię wypychają. Ale... sam ci zaproponował, że cię wypchnie z samolotu. Głupio by było nie skorzystać. W każdym bądź razie, po pierwsze, boję się latać małymi samolotami, więc tam po prostu trzęsłam się w tym samolociku, a ten instruktor do mnie mówi, wiesz co, wiesz, że to jest jedyny raz w twoim życiu, kiedy nie musisz się bać, że jesteś w samolocie? Bo nawet jakbyśmy się rozbili, to mamy spadochron, więc jesteś cała i zdrowa. To prawda. Druga rzecz jest taka, że jak już siedzieliśmy w tych drzwiach tego, znaczy w miejscu, gdzie powinny być drzwi, bo tam nie ma drzwi, to ja po prostu zamknęłam oczy i ten instruktor skoczył i no nie spadasz długo, więc chwilę mi zajęło, żeby się odważyć, żeby te oczy otworzyć, ale później masz sobie po prostu, nie masz tego strachu, bo myślę, że to jest po prostu... To przerasta twoją głowę, po prostu to, gdzie ty jesteś i ta przestrzeń i wszystko i jest taka, no niesamowite to jest uczucie. Uważam, że każdy powinien tego doświadczyć. Naprawdę nie skoczyłabym pewnie drugi raz, bo dużo mnie to kosztowało stresu, natomiast no mega to było doświadczenie i absolutnie Marek, zrób to. Ja mam już za dużo hobby, ale co jak mi się spodoba? Myślę, że tak się może to skończyć. Marek, 1000 skoków później. Red Bull. Tak wygląda moje życie, tak. Tak wygląda Marka życie. Whitsundays jest też super miejscem, żeby właśnie doświadczyć tej wielkiej rafy koralowej. Właśnie sobie posnorklować, bo to jest takie miejsce bardziej na południu, nie jest aż tak tropikalnie. Ta rafa w ogóle jest inna w różnych miejscach Australii. Ja się pół zgadzam z tobą, z tym, bo uważam, że jak jest się tam, to jasne, jest się w Early Beach, jest się na Hamilton zobaczyć rafę, ale moim zdaniem większe wrażenie robi ta rafa koło Cairns. Mimo, że może nie być bardziej kolorowa, bo czasem to różnie jest. Czasem tu jest bardziej kolorowa, czasem tam jest bardziej kolorowa, ale mi się w Cairns dużo bardziej podobało. Ja myślę, że na snorklowanie mimo wszystko Whitsundays jest łatwiejsze i przyjemniejsze. Jak snorkujesz z butlą, to może masz rację, ja nie snorkuję z butlą. Też zrobiłam to raz w życiu i pewnie drugi raz nie zrobię. Ja nie potrafię snorklować. Mi się zawsze woda wlewa do rurki, ja zapominam, że nie mogę oddychać. Nie, dla mnie snorklowanie, ja nie umiem tak. A ja właśnie... patrzę na rybki, a tu nie można oddychać. Ja snorkluję i Whitsundays były super na snorklowanie, jak byliśmy tam na żaglach, były żółwie i były te takie wielkie ryby, nie pamiętam, Napoleon Fish oni je nazywają. Było naprawdę fantastycznie, przepięknie. Jest dużo tych zatoczek tam, gdzie można sobie posnorklować i nawet te wycieczki pływają w kilka różnych miejsc. Jest też taki punkt widokowy, najbardziej znany chyba na Whitsundays, nazywa się Hill Inland, gdzie przy odpływie widać tak, jak fajnie ta turkusowa woda się rozpływa i miesza z tym mięciutkim piaseczkiem. Taki piękny kolor się tworzy i takie obrazy na piachu się tworzą. No bosko tam jest, bosko. Naprawdę. Zasługuje na wszystkie zachwyty.
Myślę, że jeżeli ktoś w ogóle planuje tam być między majem a wrześniem, to też jest to sezon na wieloryby. My widzieliśmy naprawdę setki wielorybów. Naprawdę ich było tak dużo, że jak się wypływa tam, to myślę, że nie da się nie spotkać wielorybów. Czemu tylko wrześniem? Sezon jest chyba do listopada w Australii wielorybowy. Ja się przygotowałem do tego odcinka, robiąc sobie notatki i przekleiłem z jakiejś strony, że od maja do września, ale nie wiem. Od czerwca do listopada jest w Australii sezon na wieloryby i wszystkie wycieczki. Może w Brisbane? A tam jest trochę wyżej, może już się pokończyły tam na górze. Może tak jest, że tam... Może się szybciej kończą. Może tam się coś... coś tutaj mi... Czekaj. Dzwoni do mnie koleżanka Żaneta z Sydney. To połącz ją tu. Polka w Australii pisze, pozdrawiamy serdecznie. Fajnie opisuje Żaneta tak kulturowo i historycznie zresztą Australię. Z takim, myślę, innym zupełnie podejściem niż większość nas wypowiadających się w internecie, więc... Polecam. Bardziej ambitnie? Tak, jak ktoś lubi, bo ona ma długie posty. Długie ma. Mieszka w Sydney. Mieszkała przez chwilę w Brisbane, nie zadomowiła się, wróciła do Sydney i to jest zdecydowanie miejsce, w którym się dobrze czuje. Spoko, każdemu coś spoko. Ja nie, nie rozumiesz nie, tego, nie osądzam, ale... Nie osądzam, znaczy osądzam i nie rozumiem, ale jak sobie tak wybrała, nie oceniam, to sobie tak ale wybrała. Nie rozumiem. Każdy lubi inne rzeczy. Ja nawet rozumiem. Mieliśmy takich znajomych, zresztą to też twoi znajomi, którzy stwierdzili, że w Australii się za mało dla nich dzieje. I wrócili do Europy, bo tam się dzieje dużo więcej, koncerty, imprezy i wszystko. Ja też to rozumiem, że ktoś sobie tak zrobił. Znaczy, rozumiem. Rozumiem, to jest złe słowo, ale dopuszczam to do swojej świadomości, że ktoś mógł tak wybrać. Słuchaj, ja myślę, że w ogóle super jest to, że każdy lubi co innego i też super jest to, że przyjeżdżasz do Australii i masz odwagę powiedzieć, nie, to nie jest miejsce dla mnie, bo Australia jest naprawdę dobrym miejscem do życia. Nie wiem, czy to ma sens, co mówię. Naprawdę jest dobrym miejscem do życia i można sobie tu fajnie ułożyć to wszystko i korzystać, ale masz odwagę powiedzieć, nie, to nie jest dla mnie, no kurczę, nie i, będę... I liczyć się z tym, że wrócisz do Polski i każdy będzie ci tam mówił, że co ty kurde zrobiłeś do Polski, wróciłeś, w Australii byłeś. Ja znam kilka takich osób i wszystkie te osoby, nie wszystkie, znam... No, większość tych osób jest szczęśliwa z tego powrotu. Mam jedną znajomą, która wróciła z Nowej Zelandii do Polski, bardzo chciała wrócić, po czym po prostu błagała, żeby po prostu szukała opcji wszędzie, żeby móc wrócić do Nowej Zelandii, bo Polska ją ostro przeorała. Jedni z moich znajomych, którzy wrócili, nie wrócili do Polski, tylko do Niemiec i tam się im super żyje. Magda, która mieszkała, też kiedyś prowadziła bloga Career Break, mieszkała w Sydney, wyprowadziła się do Holandii chyba. I też jej się tam super żyje i nigdy by tutaj nie wróciła. Jak była pandemia, to ja robiłam takie live'y na Instagramie z Polakami, którzy w Australii mieszkają, ale też właśnie z trzema osobami, które się wyprowadziły z Australii. Julia nawet mi obiecała, że zrobi ze mną live. Ale w projekcie urwał. Może do niego... Ale Marek był za mało ciekawym człowiekiem. Stary, robię sobie podcast teraz, zobacz. To musiało dojrzeć. W każdym razie gdzieś tam na moim Instagramie Hey Julian Sam są zapisane te rozmowy z osobami, które wróciły do Europy. Myślę, że to też jest fajny punkt widzenia. Warto sobie posłuchać, jak myśli się o mieszkaniu w Australii, albo mieszkając w Australii myśli się o tym, kurczę, nie do końca się tu dobrze czuję. I ja też uważam, że ja znam parę osób, które wróciło do Polski i jest w Polsce, ale jest w takim rozkroku, to znaczy chciałoby być i tu, albo i nie tu, i nie tu. I to jest też moim zdaniem problematyczne i może wtedy właśnie się wyprowadza człowiek do jakiejś Holandii czy coś, gdzie jest ten, czy do Kanady. Znam też człowieka, który musiał wrócić do Polski i wrócił, ale stwierdził, że w Kanadzie mu się uda i udało mu się w Kanadzie, więc spoko też. Chociaż dla mnie, nie wiem czy zauważyłaś, ale dużo ludzi jak mówi o wyjeździe gdzieś, to jest Australia albo Kanada i dla mnie to nie są podobne kraje. No nie są, no bo pogodowo są przede wszystkim totalnie różne, ale to prawda, że no nie wiem, ja nigdy w Kanadzie nie byłam, więc trudno mi ją porównać do Australii. Wydaje mi się, że
Kanada jest może ja też, to staną. Pogadajmy o Kanadzie. Pogadajmy dzisiaj o Kanadzie, oboje ale, już mnie ale byli, widzisz, a propos jeszcze takich rzeczy, znowu wracając do tych rozmów, które robiłam, jest też na moim Instagramie zapisana rozmowa z dziewczyną, która mieszka w Kanadzie i sobie porównujemy życie w Kanadzie i życie w Australii i z Magdą, która mieszka w Nowym Jorku, porównujemy sobie życie w Stanach i w Australii, więc to też są właśnie zawsze ciekawe perspektywy. Dużo podobieństw, co jest zaskakujące często, ale też takich różnic, które nie do końca mogą nam przychodzić do głowy. Myślę, że to jest w ogóle pomysł, który możemy kiedyś odtworzyć w tym live i sobie pogadać z jakimiś osobami, które mieszkają, znaczy w tym podcaście. Bo to jak naprawdę, się znudzimy sobą. Jak się znudzimy sobą, to zaczniemy zapraszać gości. Odcinek 1945. O, naprawdę myślisz, że tak długo się sobą nie znudzimy? To całkiem spoko. Czy my jeszcze coś mamy na temat Whit Sundays? W ogóle wiesz, skąd nazwa Whit Sundays? Bo nie. Ja dopiero jak się przygotowałem, ty też się przygotowywałeś, więc wiesz na 100%. Ale wiedziałaś wcześniej? Nie, mów. No, od Wielkiej Niedzieli, tak? Dobrze tak. To zrozumiałem, że to chodzi o Wielkanoc i Wielką Niedzielę, Whit Sunday? Nie Wielka Niedziela, tylko Zielone Świątki, tak? 3 June, a no, tak. Zielone Świątki. Nie wiem, Whit Sunday to się nazywa. Wyspy Zielonych Świątki, tak? Dobrze mówię? Zielone Świątki to są chyba, nie Wielkanoc. Is the name of the Christian holiday of Pentecost. Nie wiem. No tak, Zielone Świątki. To żeśmy się przygotowali super oboje. No dobra, jest to 19 maja, niedziela. Czekaj, nie. Bo... Tak. Whit Sunday Zielone po Świątki. Polsku. Zielone Świątki, dobrze, tak? No, a to mówię, są Zielone Świątki? No święta kościelne. Takie są? No. Z babci nie chodziłeś do kościoła? Na Zielone Świątki? No. Nie. Ja to nie. Na wszystko musiałam. I w procesjach no, też brałam udział. Co się wtedy robi? Nie pamiętam, ale pewnie jakieś kwiatki się rzuca i są procesje. Na pewno. To się zawsze robi. Dlatego mówię, że tak na pewno. Ale nie ma palm, tak? Nie ma palm. Nie, chyba nie. To nie to. Nie sypią głowę popiołem, to też nie to. Zejdźmy z tego grząskiego gruntu. Ale tak się nazywają te wyspy, ale jeszcze właśnie z ciekawostek, bo dla mnie to było zaskoczenie, jak byłam tam pierwszy raz, bo tak sobie rozmawiamy o tych wyspach, że czemu się tam gotujesz? Bo chcieliśmy wytłumaczyć, skąd się wzięły Whit Sundays i nam to super wyszło. Mów dalej. Ale takie wyobrażenie moje było, że to będą w ogóle tropikalne wyspy. Rafa koralowa, wiesz, żeglowanie, turkusowa woda i tak dalej. No i nagle się okazało, że tam palm nie ma, proszę pana. Tam jest taka roślinność, te wyspy są trochę takie bardziej kurzyste, kamienne, drzewa takie krępe, zielone. Palma tam jakaś jedna na Whit Sundays, którą chyba ktoś posadził, bo raczej ona tam sama nie wyrosła. W ogóle te palmy, które my znamy tu, to one w ogóle nie są natywne dla Australii. To ktoś sobie przywiózł, bo stwierdził, że jak jest gorąco, to muszą być palmy, więc sobie posadzimy palmy. Może też jakiś ocean czasem może wyrzucił, przywiózł jednego kokosa i ten kokos tam zapuścił korzenie. No w każdym razie no nie są to takie tropiki w naszym wyobrażeniu, myślę, polskim. Właśnie palmy, plaże i tak dalej. Na Hamilton Island, na tej wyspie, która jest taka właśnie najbardziej rozbudowana, tam jest dużo palm, no, ale to są właśnie wszystko nasadzone rzeczy i tak się robi tropikalnie. Natomiast na tych wszystkich innych wyspach, no to faktycznie szlaki spacerowe, żeby gdzieś tam się dostać na jakąś plażę, to po skałkach się trzeba było wpinać. Zupełnie nietropikalnie. Ciekawe jest to, że, bo powiedziałeś, że zupełnie nietropikalne i ja się zacząłem zastanawiać, bo moim zdaniem jest tropikalnie, ale że właśnie tropiki połączyłaś z palmami, bo dla mnie tropiki bardziej z lasem deszczowym, z takim, ale, wiesz, tutaj lasu tropikami. Lasu deszczowego też nie ale ma. Też, no też jest mało takiej zieleni, takiej bardzo, bardzo gęstej tam, zieleni. Tam, wiesz, właśnie takie teren, dzikie kozy biegają i te historie po tych wyspach, gdzieś tam takie, ten klimat bardziej, nie? No, zgadzam się. Jak się jest w Early Beach, to później można sobie ruszyć na północ do Cairns albo na południe do Brisbane i zwiedzić po drodze kilka ciekawych miejsc, ale o tym dzisiaj już nie będziemy mówić, bo ten odcinek trwałby dwie godziny, więc skończymy. Miejmy nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Słyszymy się za tydzień. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa! Godzina.